Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Yeti Siobzyku. Witam cię, Yeti. Po co ty mnie tutaj przyniosłeś, bo powiedziałeś, nie że pilna sprawa i chcesz... Tak, nie uwierzysz. Zrobiłem to po to, ponieważ twierdzę, iż nie może być kwasu pomiędzy mną a SpongeBobem. Powinienem się z nim pogodzić. Okej. Co? Nie, jeszcze raz. Ja muszę to usłyszeć jeszcze raz. Naprawdę, mówię, że powinienem się z nim pogodzić. Co uważasz o tej sytuacji? Czy powinienem raz to robić? Raz na zawsze? No nareszcie! No wow! Lecimy! No i o to właśnie chodzi! Yeti, no tak, tak, tak! No ja nie mogę, Yeti, nareszcie. Ja nie wierzę w to, słuchaj. To co powiedziałeś teraz, to jest najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszałem po prostu przez ten tydzień. No. Naprawdę. No wiesz jak jest, no. Ja muszę się pogodzić ze SpongeBobem, bo no nie będziemy mogli tak żyć na tym palionowie, jeśli to się nie uda. I no postanowiłem, wow, że tak. Dam mu prezent, tylko tak, bzyku. Daj mi gąbki. Co? Daj mi gąbki. Bo zapomniałem wziąć gąbek, no. Ja mu dam ja gąbki. Mam trochę gąbek, ale to był prezent od SpongeBoba, nie? Wiem, ale on nie musi wiedzieć. Dobra, no. Weź to. Daj mi gąbki, ja mu dam gąbki i słuchaj. Ja zbudujemy nowe akwarium, tam gdzie było, bo zniszczyłem tamto, mogłem w sumie tego nie robić, ale no wydaje mi się, że jak zbudujemy na nowo, to będzie spoko i się ucieszy. Co ty o tym no myślisz? No to jest dobre zadośćuczynienie tak zwane. Czyli no ja mam prostu... jakieś gotowe itemki, najwyżej ty weź, nie no, chyba starczy, mam tak. Nie no, na pewno no, starczy, jestem pewien, że starczy. Dobra, słuchaj, polećmy w takim razie do niego. Tak, lecimy. No i w końcu będzie zażegnana zimna krew. Tak nie powiem. Mogę się, ja nie wierzę w to po prostu, Yeti, że się w końcu... A czemu? Co się stało? Powiedz mi, bo no ja mówię w to ci, nie wierzę. Bo nie będziemy mogli żyć, no. Wstałem i stwierdziłem, że nie da się żyć inaczej, nie? Wiesz o co chodzi? Wow. Kurde, ale to no, jest ja rzecz naprawdę, za. Jak się zmieniło. Ja jestem naprawdę tak za. SpongeBob, elo! SpongeBob! Znowu ty! No ej, no i widzisz, bzyku, nie mogę! Nie wiem, żółty! O, żółty team! O właśnie, zdało się, tego nie pamiętam, let's go! Tak, żółty. Dobra, słuchajcie, jest sprawa prosta. Dzisiaj wszedłem w pokojowych warunkach, stwierdziłem, iż możemy się pogodzić, dlatego mam dla ciebie idealny prezent i jedną niespodziankę, którą możemy zrobić na nowo. Patrz, mam gąbki. Czekaj, SpongeBob, a co jeżeli to jest? Wow. Co jeżeli to jest nieprawda? Co jeżeli on chciał szukać? Jakąś pułapkę w ciebie? Właśnie chciałem się za to zapytać, bo trochę takie podejrzane, ale skoro dałeś mi 12 gąbeczek, to chyba to jest serduszka. Ja mam dla ciebie diamentik. O, dzięki, ja lubię diamenty. Co to znaczy? A skąd ty masz diamenty? Nie, niemożliwe. No bo zbierał, no co? No, zbierałem. SpongeBob. Skąd ty masz taką elitę i czemu ja nawet takiej nie mam? No widzisz, bo jak się pracuje, to się ma! O. No nie, dobra, nie ważne. Teraz patrz Boba. No pierdziele, dobra, słuchajcie. Zazdrościsz trochę. No, ale no, czekaj, zazdrościsz no tak, no pewnie, tak że pewnie, że zazdroszczę, jeszcze daje mi diaksy, no to jest niebywałe. W każdym bądź razie... Ty chcesz się pogodzić? Nie, SpongeBob, on coś tutaj no, knuje, no dobra, zazdroszczę, jego... ale to nie znaczy, że nie chcę się pogodzić, no, wiesz o co chodzi. A, no tak, no tak, 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 no co? No. Coś w tym jest, prawda? No, dlatego, to co, SpongeBob, piąteczka. I w dniu dzisiejszym, to bo to nie wszystko, pójdziemy na Yetowice i pomogę odbudować ci akwarium, którym zbudowałeś wcześniej. Tak, no zbudowałeś akwarium, my cię je naprawimy, wiesz? Po prostu to ma być pokój, to ma być taka zgoda, to ma być pokój między SpongeBobem a Yeti. No niech właśnie. Niech to akwarium to oznacza. Pokój między SpongeBobem a Yetim, tak myślę, że no, będzie najlepiej. Dlatego... Masz fajerwerki? Mam fajerwerki, mam. No to lecimy. No to lecimy tam. Lecimy na Yetowice. Niech palionowo wróci. Pełne! Ej, za dużo. Ej, ja teraz tak szybko fajerwerki. Muszę się trochę z tym uspokoić. No uspokój się zdecydowanie. Przecież jedna, dwie fajerwerki wystarczyłyby. Wiem, ale ja nie potrafię tego odróżnić. Potem ja muszę zabijać te creepery i wszystkim te fajerwerki dawać, nie? No tak, no coś w tym jest. Dobra, no to zbudujemy to, gdzie było. Mianowicie tutaj. Gdzie wy jesteście? Boże, jak wy długo lecicie, bzyku. A w tym miejscu. Dobra, jestem, no słuchajcie, jestem, no to tak. Ale... Tutaj. Weź to SpongeBob, to jest dla ciebie. I jeszcze mam, mam ten, no bo, mam to no bo, ale jak nie starczy, no to trudno, no.
Jeszcze trzymaj. Nie, no damy radę, na luzie. Słuchaj, SpongeBob, bo tak w sumie, ja tak myślę, po pierwsze chyba ten teren był troszeczkę bardziej wygładzony, ale ja bym, wiesz co, Yeti, ja bym zbudował troszeczkę mniejsze może to akwarium, bo już bardzo ładny jest zostawiony ten ananas. Ej, zróbmy to po prostu, to akwarium, nawet może być lekko krzywe, ale zróbmy je tak, jak wygląda ta ziemia, na której teraz jesteśmy. Wiesz o co chodzi? Ej, dobry pomysł. Zróbmy, niech to idealnie wygląda tak, jak jest. I będzie idealnie. Dobra, to ja mam pomysł. To zróbmy tak, ale trzy z żółtego. Ja tutaj trzy z żółtego daję. No tak, trzy z żółtego teraz, no. I tutaj trzy z żółtego i potem znowu to samo. I tak będziemy robić. Tak. I będzie super akwarium. Ej, dobry sobie pomysł, ja pomyślałem o tym. Dobra, i wyżej białe to w sumie zamkniemy tak. Chyba tym. Co ja mam to? Płytki takie fajne. Ej, czemu to było niewidzialne? Aha, to nie wiem. Się zbugowało. Uwaga. Dawaj, sponżuś, lecisz. Dobra, mamy coś takiego. Teraz białe, teraz trochę białego i ten. Ile? I tak, teraz ja właśnie ile jeden? No chyba tak, no chyba tak, jeden. Białe, jeden będzie git. Będzie w porządku. I ja to bym jeszcze przykrył mi taki... zostało też, o kurde. Ja bym takimi półputami nawet jeszcze przykrył, o. Ale tylko w tym miejscu, nie dalej, tylko w tym miejscu, tak, żeby to było takie na otwartym powietrzu. I zamykamy to też białymi, nie? Wiesz co, nie wiem, czy... A chcesz to zamknąć, a to nie wygląda teraz okej, w sumie, tak? Aha, o, bo nie chcesz tak tego zamykać, no w sumie spoko, nie, chcesz, no. Żeby to było otwarte, ale jakby, dobra. No jak chcesz. No spoko, dobra, ja tutaj mam, ja w domku tutaj, no nie, ale w domku mam pełno wiader. O, ja pierdzielę! No ej, weź to nie przeklinaj, znaczy no nie przeklinałeś w sumie. To... Nie, to było przekleństwo. Ale nie, było bardzo się, blisko. Dobra, tutaj łapcie wiaderka i musimy to wszystko wypełnić. Nie, no ja wiem, ale wiesz, to tak zabrzmiało, źle wybrzmiało. Nie, spadź, bo czekaj, nie, bo tak ja nisko. Tą wodę będę wciągał, ja muszę stąd wyjść. Faktycznie, no wychodź stąd i wiesz co, Yeti, nie przemyśleliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego to musi być zamknięte? To musi być zamknięte to akwarium, to nie może być otwarte. Dlaczego? Zaraz zobaczysz. Ale chodzi ci o ryby, czy jak? Nie, zaraz masz zobaczysz. Masz tu? O, bo ja mam pełno wiader, ja mam chyba milion staków starych, chcesz trochę, no dobra, no tutaj ja też, ale patrz tutaj, w tym miejscu, pa, możemy normalnie, pyk, o. No, ale nie tak dużo, ale nie możesz, musisz, o, i z jednej strony tylko ciśniesz, z jednej strony. Nie wyzywam. No tak to niszczysz, to jest cały wiader. No, no nie wyzywam cię, po prostu mówię, żebyś mi nie zabrał tego. No, nie, ale mogę co na górę wejść. Ej, wiesz co byś mógł zrobić, SpongeBob? Co mogę zrobić? Tak myślę. Może jakieś ryby byś potem... Pa, widzisz, to się zamraża, Yeti, dlatego to musi być chyba zamknięte, wiesz, mi się wydaje. A czemu to się zamraża? Bo my jesteśmy, W Wietowicach. No tak, no ale tutaj jest piekielnie właśnie, dlatego to mnie dziwi. No i tego. Ale wiesz, ale śnieg spada tutaj, tutaj nie pada deszcz, tu pada śnieg, tak. Możliwe, więc... no masz rację. Dobra, no, ale jak no, chcesz to no. zalać? Boże, ale to będzie ciężko zalać. No, ciężko, no ale trzeba próbować. Robimy tak, wiesz co bym zrobił? Ja bym wziął dirta. Ej, tu się zamraża! Tak... Bo widziałem ci chyba, nie? Przed chwilą, że się zamraża. Pa, żeby było najłatwiej, wiesz co trzeba zrobić? Trzeba tutaj to wszystko wypełnić dirtem, to. Żeby to łatwiej było, wszystko no tak, trzeba wypełnić, tak, cały tak, ten tak, dół dirtem wypełnić. Tylko nie mam dirta, żeby nie? Łatwiej ta woda, wiesz, żeby ta cała woda pięknie tak spłynęła, wiesz, tak idealnie. No dobra, ja na razie będę niszczył. Ale dziwne w sumie, bo tutaj, no nie wiem czemu to się mrozi, bo tutaj jest trochę śniegu. Mrozi tylko. Się, no bo to był kiedyś biom zimowy, no cały czas te jetowice są postawione na śniegu. A elo. On se lata. Tu jestem, bo nie mogę wam pomóc, bo wciągnę tą wodę całą. A, no tak, no tak, no on nie może, bo on wiesz, on tutaj chce uważać, on chce być ostrożny, przezorny, zawsze ubezpieczony, więc wiesz, trzeba być bardzo, ale to bardzo tutaj, tak powiem, ostrożny, SpongeBob. No to tam czekaj, no a w sumie ja wiem, co byś mógł zrobić, mógłbyś złapać jakiegoś dorsza, SpongeBob, i tutaj wrzucić. O, może no, to okay. będzie dorsz pokoju, a jeden dorsz pokoju. Nie no, jakiego rekina? O czym ty gadasz, stary? Rekina nie. Są rekiny w Minecraftie? No nie ma, nie, nawet mnie tak nie strasz, nie ma żadnych rekinów. Ale co ty, no. boisz się? Nie no, ja nie lubię rekinów, ja nie jestem fanem rekinów. Ja szczerze, jakbym miał do wyboru, czy mam rekiny zostawić, czy je usunąć, no to bym je usunął. Co? Nie lubię rekinów. No tak, no straszne są te rekiny, a ty lubisz rekiny? Jaki SpongeBob? Ja nie lubię, ale mam już dorsza chyba. Jakąś rybę złowiłem. O, dobra, teraz sprawdzimy, czy to jest dorsz, czy to nie dorsz, ale ten, ale elegancko. No dobra, to akwarium chyba działa, nie? No ładne ale jest. Jednak trzeba je, ale chyba trzeba je zakryć, czy nie? Wiesz co, raczej trzeba je zakryć, tak, ale myślę, że o jedną kratkę wyżej, żeby ta woda nie była przykryta, o tak, nie? Tak, po prostu. Uważaj. Masz jakąś rybę, jakaś łyba, SpongeBob? Czemu nie chcę?
O, jest. Co to za ryba? Ej, co to za ryba? Pokaż. Ale dziwna. To... Pokaż, która? To jest tropikalna! Ej, dobra, ją trzeba zamknąć, bo ona się tutaj zamarznie chyba. Ale ona ją jest, trzeba tutaj ona zamknąć. Jest dużo warta? Ale będzie śmiesznie. No nie będzie śmiesznie, spędźmy, trzeba będzie... Ej, ona jest dużo warta, bzyku? Co, może jeszcze raz, powtórz, nie usłyszałem ci. Czy ona jest dużo warta, bo może byśmy ją sprzedali. No, ale słuchaj, ale przy SpongeBobie takie rzeczy mówisz, no jak sprzedamy? No błagam cię, przecież SpongeBob lubi te wszystkie ryby. Miała być ryba pokoju. No właśnie, dobra, a ty chcesz ją sprzedać, no człowieku. A ona tam pływa jeszcze, gdzie ona jest? A tu jest, ale dziwna ryba. Interpretujesz, skoro chcesz sprzedać rybę pokoju, nie mam już ten, że musisz ten. Jest easy warty. Można go kupić, ten pokój. Prawda? Jaki pokój? Mam nadzieję, że nie. No pokój między SpongeBobem a tobą. Nie no. Taki pokój cztery ściany, tylko że pokój między tobą a SpongeBobem. No. Tu mamy pokój. No, no tu jest dużo pokoju. Dobra, mamy. Ej. Ej, to widzę, to no, bardziej zamieniają się w te bikini, no nieważne. No co, no wygląda spoko, no. No ładnie, no pas, i jeszcze i ryba, sądzisz? I wszystko czy może być tutaj. Tak? Ej, ale tak szczerze wygląda dużo lepiej niż ostatnie. Mi się podoba na przykład. Nie, ale to jest za mało. Ja wam nie wierzę szczerze. Ja myślę, że to wy jakiegoś pranka teraz robicie, że wy jesteście razem. Ale że na ja to jak napiszę. Razem? Co ty ta, mówisz? Jak razem, ej. Ta książka oznacza...